Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej, która połączona jest z ceremonią podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią premier Ewę Kopacz. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wszyscy wiemy, Muzeum Historii Polski zostało powołane w 2006 roku. Od tamtej pory nie ma swojej stałej siedziby, więc dzisiaj mój rząd podjął decyzję, że siedziba Muzeum Historii Polski powstaje na terenie kompleksu Cytadeli Warszawskiej obok nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Będzie to siedziba, która będzie liczyła 24 tysiące metrów kwadratowych i budowa tej siedziby, przystosowanie będzie realizowane w ramach programu rządowego. To jest wieloletni program. Ten program opiewa na 310 milionów złotych. W pierwszym roku, czyli w roku 2016, pierwsza transza to jest 11,6 miliona złotych, trafi na ten program. Budynek, otwarcie tego muzeum będzie miało miejsce w roku 2018. Chcielibyśmy, żeby to otwarcie nastąpiło w listopadzie, jak gdyby łącząc setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jestem przekonana, że w efekcie w Warszawie powstanie nowe miejsce dedykowane polskiej historii i kulturze. To jest taka cytadela muzeów. Rada Ministrów podjęła decyzję o tym programie wieloletnim i rozwiała wszelkie wątpliwości. Oczywiście środki, które będą dedykowane na Muzeum Historii Polski, będą przy zgłoszeniu pani minister, jeśli nie będzie posiadała takich środków w swoim budżecie, będą tymi transzami, które są zapowiedziane, będą przesyłane oczywiście na jej rachunek inwestycyjny i z tych pieniędzy dodatkowych z budżetu państwa będzie realizowana ta inwestycja. Największy wysiłek będzie co prawda w roku 2018, bo to 2017, gdzie koszty będą wynosić powyżej 120 milionów złotych, ale jesteśmy na to przygotowani. Cieszę się bardzo, że wszyscy ci, którzy tak bardzo zabiegali o to, aby Muzeum Historii Polski, bo Państwo wiecie, że te zabiegi mają swoją historię już kilkuletnią, że ma swój szczęśliwy finał właśnie w dniu dzisiejszym. Za chwilę podpisany zostanie list intencyjny w sprawie budowy nowej siedziby. Podpiszą ten list intencyjny pani profesor Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podpisze wiceprezes Rady Ministrów, pan premier, minister obrony narodowej, ale również podpiszą dyrektorzy muzeum, to jest Muzeum Wojska Polskiego, pan profesor Zbigniew Wawer i również pan dyrektor Muzeum Historii Polskiej Robert Kostro. Bardzo dziękuję pani premier. Proszę teraz o zabranie głosu pana wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani premier. Szanowni państwo, bardzo się cieszę z decyzji pani premier i Rady Ministrów. Myślę, że jako minister obrony chcę podkreślić to, że w moim rozumieniu historia Polski to w dużej mierze historia oręża polskiego, więc bardzo dobrze, że te dwie placówki znajdą się tak blisko siebie i potencjalne tysiące, miliony zwiedzających chcące zapoznać się z historią Polski będą mogły w tym samym miejscu poznać historię Wojska Polskiego. Myślę, że też jest w tej decyzji wielki symbol polegający na tym, że te obiekty znajdą się w Cytadeli Warszawskiej, Cytadeli, którą zaborca zbudował po to, żeby gnębić Polaków. Dzisiaj tymi decyzjami, które zostały podjęte, będzie to miejsce polskiej dumy. Chcę Państwu też przypomnieć o tym, że kilka lat temu podjąłem decyzję o tym, aby zbudować na Cytadeli Muzeum Katyńskie. Planujemy, że otwarcie muzeum nastąpi 17 września. Chcę Państwa poinformować, że pani premier zgodziła się otworzyć wtedy to muzeum. Myślę, że to będzie też bardzo taki symboliczny moment. To będzie pierwsze z trzech muzeum, które docelowo powstaną w Cytadeli Muzeów. Myślę, że dla wszystkich i warszawiaków, i przyjezdnych będzie to nowe, ważne miejsce na muzealnej mapie Polski, które koniecznie trzeba będzie odwiedzić.
stulecie odzyskania niepodległości, trudno o lepszy moment na to, aby te obiekty zostały otwarte. Proszę teraz panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Milanowską o zabranie głosu. Myślę, że nie tylko dla wszystkich muzealników i historyków, ale dla wszystkich Polaków mamy dzisiaj naprawdę wielki dzień. Bo te marzenia i plany, które snuliśmy przez tak długo i które ciągle pozostawały w sferze nieziszczonych planów, wreszcie znajdują swój szczęśliwy finał. Ambitny pomysł budowania nad Trasą Łazienkowską muzeum, wizjonerski projekt niezwykłej jakości architekta Paczowskiego, nie mógł być realizowany, bo po prostu na taką wielką i tak karkołomną inwestycję, jak się okazało po 2007 roku, nie było stać. Znaleźliśmy się w rodzaju pata, który kazał z jednej strony marzyć ciągle o rzeczach wielkich, a z drugiej strony życie powstrzymywało te marzenia. I trzeba było przeciąć to myślenie życzeniowe i powiedzieć sobie, co tak naprawdę możemy zrobić, żeby mieć Muzeum Historii Polski. I to dzięki decyzji pani premier Ewy Kopacz udało się w ciągu kilku miesięcy, naprawdę w błyskawicznym, stachanowskim tempie, przygotować projekt realizacji gmachu, który nie tylko, że spełni wszystkie oczekiwania, jakie były od początku wiązane z tą instytucją, ale stworzy wartość dodaną dla tego miejsca. Ponieważ Cytadela dzięki decyzji lokalizacji dwóch wielkich muzeów, jedno istniejące i jedno mniejsze, które się zaraz otworzy, a więc już właściwie wszystkiego razem cztery, stanie się nowym ważnym miejscem w Warszawie, z ogromnym znaczeniu symbolicznym, bo przy okazji zmienimy wymowę tego budynku, po prostu nadamy mu nową treść. Ale także z przyczyn czysto pragmatycznych. Cytadela otworzy się na miasto. Warszawiacy będą mogli tam wejść. Wszyscy przyjezdni do Warszawy będą mogli te kilkadziesiąt hektarów oglądać i przeżywać tam wszystko to, co sobie zaplanują, korzystając z oferty kulturalnej, którą te muzea będą prezentowały. Jestem szczęśliwa, że Muzeum Historii Polski powstanie i to jest ten moment, kiedy chciałabym podziękować pani premier za mocną, twardą decyzję budujemy i dzisiejszą uchwałę Rady Ministrów wszystkim ministrom, że jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu określonych środków, całkiem niemałych, mówimy o 310 milionach, jak wspomniała pani premier, na najbliższe lata, aby z całą pewnością móc 11 listopada 2018 roku świętować stulecie niepodległości polskiej w nowym gmachu Muzeum Historii Polski. Wreszcie także wszystkim swoim pracownikom, panu dyrektorowi Robercie Kostro, który naprawdę heroicznie walczył o każdego dnia o kolejny postęp w pracach, wszystkim pracownikom ministerstwa, którzy byli w to zaangażowani i pracownikom Muzeum Obrony Narodowej, którzy także byli bardzo mocno Wojska Polskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej, przepraszam, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. Wszystkim wielkie podziękowania i naprawdę wielka radość, że będziemy wreszcie mieli spełnienie marzeń, myślę, że wszystkich Polaków. Teraz zapraszam panią premier Ewę Kopacz, pana wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Milanowską w miejsce podpisania listu intencyjnego. W to miejsce zapraszam również dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie Roberta Kozdro i dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Zbigniewa Wawra. Za chwilę w obecności pani premier Ewy Kopacz nastąpi ceremonia podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Proszę pana wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka o podpisanie listu. Proszę panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Milanowską o podpisanie listu. Proszę dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, pana Zbigniewa Wawra o podpisanie listu. Proszę teraz dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie, pana Roberta Kostro o podpisanie listu. Dziękuję bardzo panom dyrektorom, panią premier, pana wicepremiera oraz panią minister. Zapraszam przed mównicę.
Szanowni Państwo, teraz mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę. Grzegorz Tkaczyk, Fakty TVN. Pani premier, mam pytanie. Czy Panią zaskoczyła decyzja Radosława Sikorskiego o odejściu z polityki? Czy jest Pani może z niej zadowolona? I czy myśli Pani, że to jest koniec kariery politycznej Radosława Sikorskiego? Chciałem też zapytać o ostatnią działalność Pawła Kukiza. Jak Pani ocenia jego działania? Czy uważa Pani, że to jest poważny polityk? I trzecie, ostatnie pytanie też chciałem zapytać o to, czy rząd ma konkretny pomysł, jak przyjąć uchodźców tutaj do Polski? Jakie macie pomysły na to, gdzie mają zamieszkać, gdzie mają pracować, gdzie mają chodzić do szkoły? Bo PiS mówi, że z kolei, że jak Pani się do tego odniesie, że powinniśmy najpierw skupić się na tym, żeby przyjmować naszych rodaków za wschodniej granicy. Dużo pytań. Pierwsze pytanie dotyczące pana marszałka Sikorskiego. Tak, ta decyzja mnie zaskoczyła, ale to jest jego suwerenna decyzja. Szanuję tę decyzję. Czy ma szansę powrotu do polityki? Myślę, że politycy nauczyli się, że w polityce nigdy nie powinni mówić nigdy. Więc podejrzewam, że jeszcze kiedyś pan marszałek Sikorski zatęskni za polityką. Ja oceniam jego pracę jako ministra spraw zagranicznych bardzo, bardzo wysoko. Wiemy, że budował pozycję Polski w Europie i na świecie bardzo skutecznie i konsekwentnie. Taką bardzo mocną pozycję Polski poprzez swoją politykę. I uważam, że to jest duża strata rzeczywiście dla polskiej polityki. Ale szanuję jego decyzję. Sam wybrał, sam zdecydował. I ja tę informację tylko przyjmuję. Jeśli chodzi o drugie pytanie, pytanie dotyczyło Pawła Kukiza. No, przyznam się panu szczerze, nie mam bardzo czasu na śledzenie tego, co robi Paweł Kukiz i nie widzę również jego kampanii. Zwykle to państwo prezentujecie, jak się rozwija kampania wyborcza poszczególnych ugrupowań. Nie miałam okazji obserwować, żeby ta kampania była jakaś wyjątkowo prężna albo umknęła mojej uwadze. Jeśli chodzi o uchodźców, jak państwo wiecie, i to dzisiaj również było tematem naszej Rady Ministrów w sprawach różnych, pan minister Trzaskowski przedstawił pełną informację na temat przebiegu wczorajszego spotkania. To spotkanie miało miejsce w Brukseli, kiedy spotkali się ministrowie spraw wewnętrznych, gdzie, jak państwo wiecie, deklarowali kwoty i liczbę tych uchodźców, których poszczególne kraje europejskie i nie tylko europejskie zadeklarowały przyjąć na swoje terytorium i się nimi zaopiekować. Ta liczba 2000 uchodźców to jest liczba wynikająca z realizacji bardzo dla nas, Polaków, szczególnie ważnego hasła Solidarności Europejskiej. My też od Europy oczekujemy solidarności, oczekujemy jej w sprawie Ukrainy, oczekujemy solidarności w sprawie polityki energetycznej. Generalnie ta solidarność jest nam, Polakom, w tej Unii Europejskiej bardzo potrzebna. Będziemy oczywiście, podobnie jak to miało miejsce z Ukraińcami, których w Rybakach zaopatrywaliśmy i oni dzisiaj już mają wszyscy swoje nowe mieszkania, mieszkania wyremontowane, mają miejsca pracy zadeklarowane. To jest olbrzymi wysiłek pani minister Piotrowskiej i jej wiceministrów, którzy współpracowali z władzami samorządowymi, współpracowali bardzo mocno z pracodawcami, znaleźli dla nich bardzo konkretne posady, nie odbiegające od ich wykształcenia. A więc ci ludzie z decyzją o tym, że pozostają w Polsce, pozostali również z takim poczuciem wdzięczności, że rzeczywiście rozpoczynają nowe życie. Ja chcę państwu powiedzieć, że ci ludzie, którzy w tej chwili będą przyjmowani w ramach tej europejskiej akcji, będą przyjmowani na nasze terytorium, to nie są ludzie, którzy uciekają tylko po to, żeby szukać pracy. I nie wolno ich mylić z tymi, którzy szukają pracy. To są ludzie, którzy uciekają, żeby przeżyć. Dlatego też to nie będą przyjmowani imigranci ekonomiczni, którzy poszukują poprawy swojego losu, ale właśnie ci, którzy szukają bezpiecznego dla siebie miejsca, ci, którzy widzieli śmierć na własne oczy, którzy widzieli również strach i wojenną pożogę i oni dzisiaj szukają bezpiecznego miejsca dla siebie. Więc my w ramach tej Solidarności Europejskiej przyjmiemy 1100
uchodźców, których w ramach relokacji będziemy przyjmować i 900 uchodźców w ramach przesiedleń. Różnica jest taka, że relokacja to są ci, którzy już dotarli na przykład do Grecji, Włoch. Ci, którzy będą przesiedlani, to będą przesiedlani z tych obozów, na przykład w Turcji, już w tej chwili Syryjczycy, którzy pozostają tam w obozach. Jeśli chodzi o warunki i pan pyta, jak będziemy ich przyjmować, podobnie jak tych, których przyjmowaliśmy z Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej chwili bardzo mocno pracuje nad lokalizacją, typują ośrodki, w których moglibyśmy ich umieścić, ale jak państwo wiecie, to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, bo to nie jest tylko sprawa wyżywienia i mieszkania, to jest sprawa posłania dzieci do szkoły, to jest również zabezpieczenia ich przyszłości, jeśli zdecydują się pozostać w naszym kraju, a więc jakiegoś lokum na stałe, ich miejsca pracy i z tym się na pewno uporamy bardzo szybko, tym bardziej, że ten program, ta jednorazowa akcja jest na 2 lata, więc będziemy systematycznie przyjmować tych uchodźców i mogę tylko jedno powiedzieć, skoro zdaliśmy egzamin na 6 w sprawie tych, których przyjmowaliśmy z Ukrainy, więc myślę, że tym razem też się sprawdzimy. Bardzo proszę, mamy czas jeszcze na kilka pytań, tylko prosiłbym, żebyśmy przyjęli zasadę, jedna redakcja, jedno pytanie, bo potem część z państwa nie będzie miała takiej możliwości. Proszę bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Berenda, Radio RMF. Pytanie dotyczące pieniędzy, ale krótkie. Minister Schetyna razem ze swoim holenderskim odpowiednikiem zapowiedział wczoraj na unijnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych pracę nad utworzeniem rosyjskojęzycznej telewizji, kanału informacyjnego, który ma walczyć z propagandą. 10 września konferencja fundatorów. Pytanie, ile my jesteśmy w stanie na to wyłożyć, zadeklarować? A skoro mówimy o pieniądzach do deklaracji, to Grecja, pierwszy pakiet 7-miliardowy wypłacony w naszym imieniu, nieco ponad 200 milionów euro. Kolejne negocjacje o kolejnym pakiecie. Ile my możemy pożyczyć Grecji w ramach Solidarności, o której też pani mówi, chociaż już inaczej pojmowane. Dziękuję. Jeśli chodzi o Grecję, my nie będziemy żadnych konkretnych pieniędzy przekazywać do Grecji. Państwo wiecie, że to w ramach Funduszu Stabilizacji pieniądze, czyli nasze deklaracje, które przystępując do Unii Europejskiej musieliśmy zadeklarować. Ta kwota to było 200 milionów euro, ale w przypadku Grecji, gdyby się okazało, że Grecja byłaby niewypłacalna i nie oddałaby tej pożyczki, to wtedy kraje Unii Europejskiej strefy euro zwracają nasz wkład. Czyli my nie wydajemy z własnego budżetu ani złotówki. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczyło... Dobry pomysł, chodzi o to, żeby odkłamywać tą rzeczywistość, którą dzisiaj próbują w formie narracji narzucić ci, którzy uważają, że nie są odpowiedzialni za to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. To wszystko będzie ustalenie między ministrem finansów a ministrem Schetyną. Ja myślę, że nawet nie ma w tej chwili konkretnych kwot. Jeśli to było wczoraj zaproponowane, to na szczegóły przyjdzie czas. I minister Schetyna jest odpowiedzialnym politykiem i tych kwot dzięki Bogu nie wymieniał, bo musi najpierw z tym, który trzyma tą naszą kasę publiczną w swoich rękach, pewne decyzje ustalić. I myślę, że nawet po tych krótkich ustaleniach z panem ministrem finansów, to i tak stanie na pewno na Radzie Ministrów i będziemy to w formie uchwały sankcjonować. Mamy czas jeszcze na 2 pytania. Bardzo proszę. Tam. Dzień dobry, Ewa Żarska, Telewizja Polsat, Polsat News. Pani premier, chciałam tylko dopytać, jeśli chodzi o uchodźców. Jaki jest podział, jeśli chodzi o odpowiedzialność finansową? Tutaj są rozbieżności. Ile płaci Unia Europejska, ile wszystko, dokłada? Za wszystko płaci Unia Europejska. Jakie to są sumy, jeśli chodzi o roczne utrzymanie? Nie znam konkretnej kwoty, bo pani wie, że wszystko będzie zależało od tego, ilu ich przyjmiemy. Natomiast za wszystko oczywiście płaci Unia Europejska. Może być taki wariant, że najpierw my przyjmując uchodźców będziemy wykładać swoje własne pieniądze i dokładnie co do złotówki zostanie to zwrócone z Unii Europejskiej. I ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Paweł Szot, TVP Info. Mam pytanie do pana ministra Siemoniaka. Panie ministrze, w dość ostrych słowach Rosja krytykuje manewry Rapid Trident państw NATO i Ukrainy, które odbywają się właśnie na Ukrainie. Proszę o komentarz do tego ostrego komentarza i ostrej krytyki ze strony rosyjskiej, która zarzuca sojuszowi, że eskaluje sytuację i działa nieodpowiedzialnie, doprowadzając do śmierci kolejnych cywili na wschodzie Ukrainy. Mogę. Negatywnie
oceniam ten komentarz, bo mówimy o ćwiczeniach w ramach Partnerstwa dla Pokoju, które od lat NATO prowadzi z Ukrainą i to nie jest sprawa tego roku czy nawet zeszłego. Odbywają się te ćwiczenia zgodnie z prawem międzynarodowym, są w pełni przejrzyste dla wszystkich obserwatorów, natomiast to właśnie Rosja od półtora roku zaskakuje swoich sąsiadów, państwa europejskie nieplanowanymi ćwiczeniami, na przykład na Bałtyku, tak jak to miało miejsce kilka miesięcy temu. Więc w tym komentarzu rosyjskiego MSZ-u widzę taką złą rutynę krytykowania wszystkiego, co dotyczy współpracy NATO z Ukrainą. Dobrze, że 18 państw w tych ćwiczeniach uczestniczy, są tam polscy żołnierze od lat ćwiczący pod Lwowem na poligonie Jaworów i myślę, że tutaj nie ma powodu, żebyśmy tę politykę w jakikolwiek sposób zmieniali. Bardzo dziękuję Państwu za konferencję prasową, dziękuję Pani Premier, dziękuję Panu Wicepremierowi i Pani Minister. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.